Według firmy Global X tylko w Europie dostępnych jest 132 ETF-y tematyczne, które zarządzają aktywami ponad 33 miliardami dolarów. I liczba tych ETF-ów stale rośnie. Wszystko dlatego, że inwestorzy pasjonują się i szukają trendów, które mogą zmienić świat. A przede wszystkim szukają sposobu, jak na tych trendach zarobić. Odpowiedzią na, na taką potrzebę są właśnie ETF-y ETF -y tematyczne. Pytanie tylko: czy inwestujący w trendy takie jak sztuczna inteligencja czy baterie do aut elektrycznych nie próbują wskoczyć do już rozpędzonych pociągów? Ja nazywam się Michał Wojciechowski, pracuję w Biurze Meklarskim Banku i w ramach konferencji Warsaw Passive Investment zapraszam do opowieści o tym, jak ETF-y tematyczne podbijają serca i portfele inwestorów. Spróbujmy na początek odpowiedzieć sobie na pytanie, czym są i jak powstają etf -y tematyczne. W tym celu proponuję, żebyśmy się cofnęli w czasie. Do 1948 roku. Wtedy to w Stanach Zjednoczonych było około 2 miliony odbiorników telewizyjnych, i to głównie czarno-białych odbiorników telewizyjnych, bo kolorowe telewizory dopiero miały wejść na rynek. Natomiast już wtedy jedna z firm, Television Shares Management Corporation z siedzibą w Chicago, postanowiła stworzyć The Television Fund, czyli fundusz. Które miał na celu zarabianie na akcjach firm, które z kolei uczestni będą uczestniczyły w szaleństwie telewizyjnym czyli będą czerpały zyski z tej mody na, na wykorzystywanie telewizji. W ramach kolejnych pomysłów i trendów tematycznych, które się pojawiały, można, powiedzieć, można również opowiedzieć o jednym z bardziej egzotycznych funduszy, który w latach 60. inwestował w firmy, które miały zamiar budować farmy i osiedla na dnach oceanów. Tak jak wiadomo, nie do, końca, nie do końca ten trend okazał się trendem zwycięskim. Kolejny, kolejnych, w kolejnych latach, na przykład w 1995 roku, powstał pierwszy internetowy fundusz DIY US Internet Open, który inwestował w spółki związane z internetem. To wszystko oczywiście nie były jeszcze, jeszcze fundusze ETF, ponieważ jeszcze takich na, na świecie nie było. Pierwszy ETF tematyczny to ISHERS North American Natural Resources, który powstał w 2001 roku. No i można powiedzieć, że od tamtej pory liczba tych etf tematycznych rośnie. Jak widać, jednak na przestrzeni historii zmieniają się trendy, ale nie zmieniają się potrzeby inwestorów w poszukiwania tych trendów, które w przyszłości, szczególnie tych trendów, które w przyszłości odmienią oblicze świata, odmienią oblicze gospodarek, czy też naszego codziennego życia. I ja myślę, że właśnie przewidywanie tych trendów i odpowiednio wczesne zainwestowanie w firmy. Które z tych trendów będą korzystać, to jest jedno z odwiecznych pragnień inwestorów. No bo przecież kto nie chciałby być akcjonariuszem takich firm jak Microsoft, Google, Apple, zaraz na początku ich, ich rozwoju. Pomysły, właśnie na ETF-y tematyczne, wykluwają się, wykluwają się z takiej, z takiej potrzeby inwestorów. Jak jednak powstaje taki ETF tematyczny? Przyjrzyjmy się może takiemu uproszczonemu schematowi powstania takiego ETF-u. Na rynku pojawia się najpierw temat, który elektryzuje inwestorów. Pojawiają się pewnie też nagłówki w mediach, które krzyczą, że na przykład sztuczna inteligencja zmieni świat, zmieni biznes. Zazwyczaj jest to nowy trend, który przemawia do wyobraźni, a, a, a wyobraźnia podrzuca wizję zmieniającego się świata. Mogą być to przełomowe technologie, takie jak właśnie sztuczna inteligencja, samochody elektryczne, dróg 3D, drony, chmura czy, czy wiele, wiele innych, ale również mogą być to trendy związane z ludźmi czy ze zmieniającym się społeczeństwem. No i jednym z najbardziej popularnych w ostatnich latach jest również trend związany ze zmianą klimatu. Gdy trendy pojawią się już w świadomości inwestorów, no to w dogry wchodzą firmy tworzące indeks. Badają, jak dużo jest firm notowanych, notowanych na giełdach, firm związanych z takimi trendami i czy da się stworzyć indeks poświęcony takiemu, takiemu trendowi. Gdy taki indeks jest możliwy do, do, do stworzenia, to, to pojawia się indeks tematyczny, a twórca tego indeksu opisuje jego konstrukcję. No i wtedy emitenci ETF-ów ETF starają się pozyskać kapitał, emitując jednostki ETF-u, który następnie jest notowany, jest notowany na giełdzie. No, i w ten sposób, tak w skrócie, oczywiście, w ten sposób powstają ETF-y na najróżniejszego rodzaju trendy. Tu mamy tabelkę z wypisanymi kilkudziesięcioma trendami, i właściwie, niezależnie od tego, o jakim nowym trendzie w gospodarce rozmawiamy, to możemy zakrzyknąć w odpowiedzi: Jest, jest na to ETF. Powstaje pytanie oczywiście, co w tym, w tym procesie jest takiego innowacyjnego czy wygodnego, że nawet inwestorzy instytucjonalni chętnie korzystają z takich ETF-ów. Otóż ETF, czy inwestor kupujący taki ETF, przede wszystkim zyskuje oszczędność czasu na, na poszukiwania spółek, które korzystają z tych megatrendów. Nie musi przeznaczać czasu na analizy i wyszukiwanie takich firm, a jednocześnie dostaje w ramach ETF-u tematycznego portfel takich firm, a więc zamiast jednej spółki, którą odnajdzie, to, to dostaje cały portfel, co oczywiście zmniejsza, zmniejsza ryzyko inwestycji. Również dzięki ETF-om tematycznym zyskujemy łatwiejszy dostęp do firm tematycznych z różnych rynków. A więc nie, nie tylko z jednego rynku jako inwestor, czy to indywidualny, czy instytucjonalny, gdybyśmy chcieli inwestować w spółki z najróżniejszych rynków, no to pewnie byłoby to dla nas dużo droższe niż w przypadku zakupu takiego takiego ETF. Pamiętajmy o tym także, że, że mamy dzięki taki, takiemu ETF-owi mamy tą koncentrację na firmach tematycznych. Gdybyśmy chcieli wykorzystywać do tego na przykład indeksy sektorowe czy szerokich, multisektorowe, no to wtedy tej, tej koncentracji nie, nie mielibyśmy aż tak, aż tak wysokiej. No i oczywiście ta wysoka zmienność związana z inwestycjami w tego rodzaju etf -y, czy Współki związane z nowymi trendami to też, to też szansa na wyższy zysk, ale jak to w świecie inwestycji nie ma korzyści bez ryzyk, mamy więc również większą szansę, szansę na stratę. Ostatnie dwie korzyści, czy elastyczność w alokacji zasobów. Dzięki tym ETF-om tematycznym w prosty sposób jesteśmy w stanie alokować nasze zasoby w różnego rodzaju, czy to technologie, czy właśnie trendy związane ze zmianami społeczeństwa w społeczeństwie. Natomiast z drugiej strony uzyskujemy tą transparentność portfela, w przeciwieństwie na przykład do. Do funduszy otwartych, kiedy nie wiemy, w jakie spółki zarządzający inwestuje, albo wiemy z opóźnieniem o tym, jakie spółki wybierał. W przypadku ETF-ów mamy właściwie na co dzień informacje o tym, w jakie spółki i w jakim, w jakim zakresie zarządzający ETF-em inwestuje. Tak jak mówiłem w świecie inwestycji nie ma korzyści bez ryzyk. No i tu podstawowym ryzykiem to jest oczywiście to ryzyko w ogóle inwestowania w instrumenty finansowe, bo, ta, bo takie inwestowanie nie daje nam gwarancji realizacji ani założonego celu ani uzyskania określonego wyniku. Natomiast ja bym podzielił też inwestowanie w ETF tematyczne na takie trzy, trzy grupy ryzyk. Pierwsze to jest w ogóle ryzyko rozwoju trendu. Zazwyczaj będziemy inwestować w początkowym etapie rozwoju tego trendu, z nadzieją, że po początkowej zmienności ten trend, mówiąc kolokwialnie, dorośnie, ale no, znamy, znamy z historii wiele różnego rodzaju wyna i wynalazków i trendów, które miały mieć wspaniałą przyszłość chociażby te latające samo, samochody, czy poczta dostarczana z padochronami. Natomiast okaza okazywało się, że na koniec okazywało się, że, że te wynalazki nie osiągnęły takiego, takiego zainteresowania i takiej popularności, jakby się wydawało w momencie, gdy, gdy były te, te początkowe przewidywania. Także Początkowy etap rozwoju trendu to duże ryzyko. W przypadku tych trendów technologicznych to jest również ogromna kapitałochłonność. Może się po prostu zwyczajnie okazać, że świetny pomysł nie zadziała, bo zabraknie, zabraknie kapitału na jego rozwój. Wysoki poziom bankructw no to jest to jest związane z każdym właściwie nowo rozwijającym się trendem, czy z nowo rozwijającą się branżą. Wiele spółek, które dopiero zaczyna funkcjonować, zwyczajnie w świecie upada. No i ostatnio, ostatnio takie dodatkowe ryzyko, które się, się pojawiło, chociaż ono istniało od zawsze, czyli regulacje prawne, duży wpływ regulacji prawnych, regulatorzy. Nie do końca nadążają za zmianami i często przykręcają śrubę z pewnym opóźnieniem. Natomiast to przykręcenie śruby może spowodować w ogóle zmiany modelu biznesowego. No, przykładem mogą być chociażby interwencje regulatorów chińskich w branży kredytów online, czy w branży nawet gier online, które istotnie zmieniły model funkcjonowania biznesu. Druga grupa ryzyk to ryzyk, ryzyka związane z wyceną. Pamiętajmy o tym, że ETF-y czy inwestowanie w ETF-y tematyczne często wiąże się z już dosyć późną fazą mody. Złośliwi twierdzą, że kupujący ETF tematyczny są ostatnimi, którzy zostają w rękach z tak zwanym gorącym kartoflem. No, bo najpierw przecież akcje obejmują założyciele firmy. Potem zazwyczaj jakieś fundusze, venture capital czy inni inwestorzy wyszukujący, wyszukujący te perełki. No i dopiero potem następuje publiczna emisja, spółka wchodzi na, giełdzie, na giełdę, i po jakimś czasie dopiero pojawiają się właśnie takie ETF-y tematyczne. Można więc powiedzieć, że. że ETF tematyczny jest na końcu, na końcu tego modelu pozyskiwania, pozyskiwania kapitału. Stąd też często po starcie ETF-u pojawiają się szczyty na notowaniach. Na, na slajdzie widzicie Państwo wyniki jednego z badań, które były przeprowadzone, w jak zachowywały się stopy zwrotu. Z różnego rodzaju ETF-ów, również ETF-ów tematycznych. No i widać, że po starcie zazwyczaj te stopy zwrotu spadały, następowała po prostu korekta. Ta wycena pod wpływem emocji i mody staje się na tyle wygorowana, że potem może nastąpić korekta. Tu, oczywiście, nie ma jak to w, przy inwestowaniu, nie ma jakiejś stałej reguły, natomiast trzeba brać. Pod uwagę również, również to ryzyko. Zmienność notowań, to, to o czym już mówiłem. Oczywiście ta zmienność ma też swoje jasne strony, bo ona daje szansę na, na niestandardowe stopy zwrotu. Natomiast no, trzeba pamiętać, że, że ETF-y tematyczne często inwestują w małe spółki z niską rentownością, no, które są z założenia których wyceny właściwie są z założenia dużo bardziej, dużo bardziej zmienne. W przypadku tych ETF-ów tematycznych nie ma też dłuższej historii notowań. Tak jak mówiłem, właściwie rynek ETF-ów tematycznych to jest ostatnie kilka, kilkanaście lat, a więc ciężko jest zobaczyć, w jaki sposób dany ETF zachowywał się w takim czy innym scenariuszu, scenariuszu rynkowym. Można by powiedzieć zatem, że, że to ryzyko związane z inwestowaniem w ETF tematyczny, mieści się tak pomiędzy ryzykiem z inwestowania w szerokie ETF, a konkretną, a ryzykiem związanym z inwestowaniem w konkretną spółkę, spółkę tematyczną. Natomiast jest jeszcze trzeci rodzaj ryzyk, to są ryzyka specyficzne dla, dla ETF-ów. No i tutaj i tu trzeba powiedzieć o tym, że spora grupa ETF-ów, czy w ogóle spora grupa funduszy tematycznych jest likwidowana ze względu na niskie aktywa. Te niskie aktywa to, to oczywiście wyższe ryzyko likwidacji. I tu widzimy wykres, na, na którym firma Morningstar pokazała, że nawet 60%, że w przeciągu 15 lat, nawet 60% takich tematycznych funduszy została zlikwidowana, a jedynie 20% osiągnęła takie ponadnormatywne stopy, stopy zwrotu. Pewnym ryzykiem to są, to są również wyższe koszty zarządzania, wyższe koszty zarządzania niż w przypadku tych globalnych czy szerokich ETF-ów. I tu znowu mamy wykres MorningStara, który pokazuje, że że te koszty mogą być, mogą być w przypadku ETF-ów tematycznych, mogą być wyraźnie wyższe niż, niż w przypadku ETF-ów szerokiego rynku. No, wynika to m.in. z tego, że sama firma tworząca taki indeks tematyczny pobiera wyższe, wyższe opłaty, ponieważ ten, ten indeks jest, można powiedzieć, trudniejszy do, do stworzenia niż jakiś szeroki indeks całego rynku. Jeszcze jednym ryzykiem to pewnie będzie myląca nazwa, czyli taka elastyczna definicja trendu, ale o tym, o tym za chwilę opowiem Państwu na, na przykładach konkretnego, konkretnych ryzyk czy konkretnych niespodzianek, z jakimi mogą się, z jakimi mogą napotkać, czy jakie mogą napotkać. Inwestorzy wyszukujący te tematyczne ETF. Przykład ma charakter edukacyjny, dlatego ja nie będę używał nazw konkretnych ETF-ów, natomiast dane, dane w tych przykładach są jak najbardziej, jak, jak najbardziej prawdziwe. Załóżmy zatem, że jesteśmy inwestorem europejskim, jest, który korzysta z rynku europejskiego i jesteśmy zainteresowani trendem sztucznej inteligencji. Wykorzystując dosyć popularną wyszukiwarkę GEST ETF, znaleźliśmy cztery ETF -y z nazwą czy z, ze słowami Artificial Intelligence, czy sztuczna inteligencja w nazwie. No i, i tutaj, jak zaczynamy kopać, że tak powiem, głębiej, to okazuje się, że każdy z tych funduszy jest oparty o inny indeks. Teraz, jeżeli, jeżeli sprawdzimy, w jaki sposób tworzone są te indeksy, to okaże się, że jeden z tych indeksów koncentruje się przede wszystkim na małych spółkach, które są mocno skoncentrowane. Czy związane, czy których przychody są związane z tą sztuczną inteligencją? Podczas gdy drugi skupia się na właściwie można powiedzieć, gigantach technologii, tych firmach takich jak Apple, Amazon, Microsoft czy Alphabet. Gdzie oczywiście ci giganci, giganci technologii to są najwięksi gracze i najbardziej istotni gracze na rynku sztucznej inteligencji, natomiast jednocześnie oni, oni osiągają przychody. Z bardzo różnych działań, no i to może oznaczać, że właściwie jesteśmy związani z, bardziej z gigantami technologicznymi, mamy w portfelu gigantów, gigantów technologicznych, niż firmy bardzo mocno związane ze sztuczną, czy skupiające się na, na, na sztucznej inteligencji. Jak to będzie miało wpływ na nasz portfel? No, przychody z tych spółek z portfela B będą w mniejszym stopniu związane z AI, bo, bo ponieważ będą bardziej, bardziej zdywersyfikowane. Inne informacje, które, które, z, które warto zajrzeć, no to są oczywiście daty uruchomienia takich funduszy, a więc możliwość przejrzenia danych historycznych, czy też rozmiary tych funduszy. W tym przypadku akurat rozmiary funduszy są dosyć zbliżone i one już mają po, po kilkaset milionów euro, więc to ryzyko likwidacji właśnie, można powiedzieć, że się oddala. Natomiast w przypadku bardzo nowych trendów może się okazać, że, że te aktywa są jeszcze bardzo, bardzo malutkie. No, oczywiście, warto też spojrzeć na, na koszty zarządzania. W, w tym wypadku również te koszty są dosyć, dosyć podobne, dlatego spójrzmy jeszcze na tą wysoką zmienność. No i w przypadku tych czterech funduszy związanych ze sztuczną inteligencją mamy o tyle łatwiejszą sprawę, że, że widzimy, jak, te, jak wyceny tych funduszy się zachowywały w przeciągu tych czterech lat. Ja jeszcze może dla lepszego zobrazowania pokażę Państwu, Wykres dwóch funduszy, to jest ta niebieska linia i zielona, to są dwa fundusze, które są związane ze sztuczną inteligencją i linia czarna to jest, to jest indeks globalny MSCI World, a więc mamy, mamy porównanie, jak, jak te stopy zwrotu, a właściwie stopy zwrotu i zmienność dla tych ETF-ów tematycznych zachowywały się w przeciągu. Tych ostatnich lat w porównaniu właśnie do takiego indeksu rynkowego. No i tu widzimy, że w momencie, że rynek rośnie, to te ETF-y tematyczne rosną bardziej dynamicznie, natomiast jeśli rynek idzie w bok lub spada, to nagle te wyceny, wyceny ETF-ów tematycznych bardzo mocno spadają. Możemy powiedzieć, że mamy więc typową sytuację dla rynków kapitałowych, dodatkowy zysk. Wiąże się po prostu z dodatkowym ryzykiem, czy z dodatkową, z dodatkową zmiennością. Podsumowując te plusy i minusy, a właściwie to, czym są ETF-y tematyczne, można powiedzieć, że jest to elastyczne i dosyć wygodne narzędzie. Chociaż ryzykowne narzędzie, jest to instrument finansowy, który, który będzie się wiązał z ryzykiem. Dlatego też, stricte inwestowanie w ETF-y tematyczne nie można nazwać, że jest to inwestowanie, inwestowanie pasywne. Nawet jeżeli, jeżeli przyjmiemy taką strategię, że kupujemy i trzymamy ten ETF tematyczny przez długi, okres, wierząc w to, że ten trend związany z tym etapem tematycznym będzie, będzie zwycięskim, to mimo wszystko jesteśmy, jesteśmy związani z takim wysokim ryzykiem specyficznym, a więc nie, nie spełnia to nasza inwestycja tej podstawowej, tego podstawowego założenia pasywnego inwestowania, a więc inwestowania w zdywersyfikowany szeroki portfel rynkowy. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że, stworzy, że przy pomocy kilku czy kilkunastu ETF-ów tematycznych stworzymy szeroki, zdywersyfikowany portfel, tylko myślę, że będzie to dosyć trudne. Po pierwsze dlatego, że ETF-y tematyczne są jednak mocno związane na przykład z nowymi technologiami, a więc ich zachowanie będą mocno, mocno skorelowane. Po drugie, tak jak, tak jak widzieliśmy w poszczególnych tych portfelach ETF-ów tematycznych, część spółek będzie się po prostu zwyczajnie powtarzać. Więc może się okazać, że musielibyśmy, tworząc taki szeroki znaczy portfel z kilku czy kilkunastu ETF-ów tematycznych, musielibyśmy za, zajrzeć bardzo głęboko do tych składników portfeli i sprawdzić, czy przypadkiem. Każdy z tych ETF-ów tematycznych nie zawiera na przykład akcji gigantów technologicznych. Kluczowe, myślę, że kluczowe w traktowaniu ETF-ów tematycznych jest po prostu zarządzanie ryzykiem, a więc zarządzaniem wielkością pozycji. Można sobie przecież wyobrazić, że ETF-y tematyczne. To będzie swego rodzaju dopalacz do portfela pasywnego. A więc nasz główny portfel pasywny składa się z szerokiego, z szerokiego indeksu czy z ETF-ów na, na szeroki rynek. Natomiast chcąc jakby uzyskać dodatkowe stopy zwrotu, dokupujemy do, do takiego portfela ETF tematyczny. Pamiętajmy tylko o tych, o tych ryzykach, o których powiedziałem, a więc zarządzanie ryzykiem, a więc sprawdzenie, jaka jest korelacja pomiędzy tymi składnikami portfela. No i pamiętajmy też o tym, że ta inwestycyjna moda jest zmienna, a my jako inwestorzy, jako ludzie przede wszystkim, podlegamy ograniczeniom emocjonalnym. I ciężko nam będzie pozbyć się inwestycji, w którą po prostu wierzymy. Wierzymy, że dany trend, dana technologia czy dane zmiany w społeczeństwie będą kluczowe czy będą krytyczne dla rozwoju świata, i ciężko nam będzie pozbyć się takiej inwestycji, jeśli się okaże, że, że się pomyliliśmy. Dlatego myślę, że. No i jeszcze, je, jeszcze jeden temat, o którym, o którym warto pamiętać, to znaczy to, że zwycięski trend, a więc nawet jeśli wybierzemy trend, który rzeczywiście zmieni świat, to nie oznacza, że zyski z naszych inwestycji w ten trend będą również zwycięskie i, i przyniosą nam wysokie, wysokie stopy zwrotu. Ja zachęcam Państwa teraz do, do zapoznania się z zastrzeżeniami prawnymi, dziękując jednocześnie za uwagę. Mam nadzieję, że przybliżyłem korzyści i ryzyka związane z ETF-ami tematycznymi. No i oczywiście zapraszam do wysłuchania i oglądania dalszej części konferencji Wars of Passive Investment. Dziękuję bardzo.